Cześć, tutaj Reinavan. Witam Was w kolejnym odcinku z Binta. I w dniu dzisiejszym chciałem Wam przedstawić taką bardzo broken talię Nilfgaardu. A jeśli mówimy o broken taliach, myślę, że to zawsze będzie talia Nilfgaardu. I to będzie talia pod Uzurpatora, która tak naprawdę jest kontrą na wszystko, co gra przeciwnik. I tak naprawdę bardzo się dostosowujemy do tego, co po prostu przeciwnik będzie nam w stanie zaoferować w danej gierce. I po pierwsze tak, jeśli Uzurpator, to blokujemy przywódcę przeciwnika. Oprócz tego gramy Blue Dream, który zagrywa nam kartę jednostki z cmentarza przeciwnika, więc mamy kartę za 10 prowizji, która wchodzi przeważnie za 12, jeśli gramy Hironexa bądź Jednorożca, czy też jeśli gramy pod Big Woodlanda, może wejść nawet za 13 punktów, czy za 12-11 punktów, jeśli gramy na Nilfgaard i przeciwnik na przykład gra Tibora, tak jak my. Tibor, którego sobie możemy wcześniej sprawdzić, co z niego gramy poprzez zagranie Trechyna, który podgląda trzy karty z talii przeciwnika z wierzchu. Oprócz tego gramy combo Serit Ekan, tutaj mamy atak za 5 punktów, tutaj mamy Loka. Dodatkowo oczywiście, tak jak mówiłem, Hironex Jednorożec, Płotka do Tempa, Isbel, Broken, karta, którą gramy jako przedostatnią, jeśli mamy Last Seiya i dobiera nam kartę po pasie już przeciwnika na sam koniec rozgrywki, więc mamy jedną dodatkową kartę do zagrania. Wremde, który bardzo ładnie kombuje się z niewolniczą piechotą, ewentualnie od biedy z brygadą Impera. Mamy Petera jako reset, Van Hemara, który może zniszczyć zablokowaną jednostkę, a możemy ją zablokować czy też Eganem, czy konnicą dywizji Alba w ilości 2 sztuk, które gramy. Oprócz tego mamy Sierżanta Nausicaa w ilości 2 sztuk, dywizję Magne w ilości 2 sztuk. Tutaj mamy karty, które są buffowane o 1, jeśli gramy jednostki z rozmieszczeniem, a tylko takie praktycznie gramy. Jeśli chodzi o dywizję Magne, jeśli jest to jedyna karta w rzędzie, buffuje się co turę o 1. Nadzorca niewolników, który potrafi wejść za no, do 6-7 punktów, jeśli zagramy w tej samej rundzie dwa razy konnicę dywizji Alba i Egana, jeśli nie, no to solidne 4 punkty za 4 punkty do prowizji. Zwiadowca z jednym punktem za 4 punkty prowizji, który może wejść za nawet 14 punktów, jeśli gramy na Big Woodlanda. Standardowo mnie wchodzi za 2 punkty, a może tam średnio 5-6 punktów zrobić. Zawsze możemy go oczywiście zamienić w 5 punktów poprzez zagranie z niewolniczej piechoty. Ok, teraz już przejdźmy sobie do gierki. Talia jest bardzo fajna, myślę, że bardzo potrafi zdenerwować przeciwnika. Jeśli chodzi o jej stabilność, no do najbardziej stabilnych nie należy, ponieważ jedyne odcedzenie, jakie mamy, to Brygadę Impera i Płotkę. Natomiast no, tutaj potrafi napsuć krwi przeciwnikowi niezmiernie. Okej, okay, no i gramy na Blugara. Standardowo koń jest przegrany, ale myślę, że pierwsza runda nie będzie taka słaba w naszym wykonaniu. Wymienimy sobie oczywiście Płotkę. Poszukajmy Brygady do odcedzenia się. Jeśli nie mamy, no to może po prostu wymienimy zwiadowcę, ponieważ on w zasadzie służy po prostu do wymieniania się. Jego zasady nie chcemy grać. No to w takim razie może załóżmy kolejnego Loka z konnicy. No dobra. Jeśli tak to musi wyglądać, no to standardowo będziemy zaczynali po prostu od sierżanta Nausicaa. Anwal Leinorde! Niech rozbrzmi śpiew stali! No to na coś takiego możemy standardowo po prostu Loka założyć. Alba! I tutaj dodatkowo Buffy po jeden punkt wejdzie. Niewiele już zostało. Już mamy playa za 5 punktów. Teraz możemy zagrać Trachyna, ponieważ przeciwnik już wysypał się z Wiedźminów i jest szansa, że trafimy coś lepszego u niego. Uwaga! Będę przemawiał. No to Geralt Urden. Bledenek Heinz. Przemilwan. No on to jakieś gówno gra, to my sobie możemy w kolejnym tempo pograć. Jeśli on ma kulawego Gerwina, no to go wyrzuci już w tym momencie teraz, także to nie jest takie złe dla nas. O, Meritele.
Czy ja bym chciał zagrać w tempo już teraz? Może nawet tak. Ruszać się! Zagrajmy tutaj w razie czego. Tutaj pójdzie niewolnicza piechota. Elfie gadanie. Myślę, że to już jest bardzo duża przewaga punktowa. Zębem wiewióry! Żyjemy i umieramy dla cesarza. W tym momencie to na pewno już będzie pas. Mamy bardzo dużą przewagę. No okej, okay, jeśli on to wyrzucił. Chociaż ja bym nie chciał zagrać Izbel. Ten Tibor jest moim finisherem. Jeśli bym zagrał Tibora, to na pewno wymuszę pas. Ja myślę, że to spasuje. Przeciwnik się pewnie będzie ustawiał pod Shiru. Ale nie będzie ta runda taka bardzo długa już. Trzecia, nie ja będzie 10-kartowa. Okej, okay, no on już wyrzucił teraz Geralta. Myślę, że było to w porządku. No, ja się teraz będę mógł odsadzić. Nie no, blacklisting nie jest potrzebny w wincie, oczywiście, że nie. Już mi się nawet nie chce nawet o tym za bardzo gadać, tak? To jest coś, co powinno być przywrócone. No przecież mulligan polega na wymianie tej samej karty. Whatever. No jest dużo kart, które chcielibyśmy. Więc wymieńmy to. Już loka nie mamy. Teraz mamy loka. Tibor za 9 punktów od biedy może być. Niech miecz będzie przedłużeniem twego ramienia. Przeciwnik wywalił już tych typków, harcowników, więc mogę sobie spokojnie na pierwszy rząd polecieć tutaj z Seritem. Loka nie opłaca mi się zakładać teraz na żadną jednostkę. Może po prostu zagram buffa. Pewnych rzeczy nie można wybaczyć. W tym momencie jak najbardziej stosowne będzie zagranie Petera na Tibora. Nie sądzę, żeby przeciwnik grał pożogę. Szczerze mówiąc, pożogi to już nie widziałem bardzo dawno. Może po prostu tak. Jakby grał jakiegoś Isengrima. A, no i koniec meczu. No dosyć często tak wyglądają te meczyki. Także jeśli talia wam się podoba, zapraszam jak zawsze do zalajkowania,
Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!